Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Tym razem będziemy robić akord molowy, kolejny z serii molowych akordów otwartych. Będzie to akord e-moll. No i tutaj od razu też zaznaczam, że dźwięk toniczny E będę pokazywać za pomocą tych czerwonych magnesików, żeby Wam uwidocznić, skąd się bierze nazwa akordu E i który dźwięk E jest właśnie tym dźwiękiem najważniejszym, który w tym akordzie występuje. Dobra, zabierzmy się do dzieła. Czyli to standardowe wersje, dwa zapisy, jakie używam. Pierwszy byłby ten. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczywiście dźwięki wpisuję w polu, a nie na linii. Struna najgrubsza, E6, to będzie tutaj. I E1 najcieńsza będzie tutaj. Dobra, zarąbiście. No progi oczywiście mam 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Nabazgane strasznie. I teraz akord E. No dobra, akord E. E-moll. Czyli taki smutny, nie? Czyli to ta będzie tak. Tutaj będzie pusta struna. I tu od razu pokazuję Wam, że pusta struna E. No bo pusta struna E, więc dźwięk E od razu, prawda? Tutaj mamy kolejny dźwięk. Tutaj mamy kolejny dźwięk. No i teraz te pozostałe mamy też puste. Czyli właściwie tutaj uderzamy przez wszystkie struny i się cieszymy straszliwie. Tylko jeszcze jest kwestia taka, że kolejne dźwięki E, które tutaj mamy, to sobie zauważcie. Tu będzie dźwięk E. I tu będzie dźwięk E. No, najcieńsza i najgrubsza struna to są dźwięki E, więc właściwie mamy trzy dźwięki E, które się tutaj nam w tym akordzie powtarzają, więc właściwie bardzo fajowo jest przynajmniej ten dźwięk wzmocniony potrójnie. No ten drugi sposób zapisu, jaki używałem i Wam pokazuję za każdym razem, no to jest ten, że mam 0, 2, 2, 0, 0, 0. Ona już nie będę nic więcej wpisywać, czyli po prostu to są cyferki, to są nazwy progów. Znaczy nazwy, no próg, który naciskamy, pusty, drugi. No i teraz, dobra, jedziemy, gramy go, no ciupiemy. Czyli tak jak mówiłem, no po prostu, jak to jego złapać? Wiecie, że było 022000. No i teraz kwestia jest taka, że tu jest dowolność. No ja ogólnie używam, robię w ten sposób, że kładę palec drugi i trzeci na strunie piątej, na strunie A kładę palec środkowy, na strunie czwartej kładę palec serdeczny, czyli po prostu mam... Można oczywiście zrobić tak. Można zrobić tak. Jednak według mnie najłatwiej w porównaniu z innymi akordami, które się używa, to użyć te palce, bo ewentualnie można zrobić E-dur, A-moll, łatwiej zrobić. A jakbyśmy mieli ten palec, to trzeba było bardziej rękę przekładać. Więc właściwie te dwa palce nam służą głównie do tego, do uderzania w tym akordzie. No i oczywiście tutaj ręką uderzamy przez wszystkie struny. Smutny charakter. Papatki! Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcje przez Skype lub na lekcje w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.